Rusza piesza wyprawa wzdłuż polskiego wybrzeża. To pomysł dwójki przyjaciół, którzy w ten sposób chcą pomóc choremu koledze. Znają się 25 lat. Łączy ich przyjaźń i pasja do muzyki. Mają zwariowane pomysły i sporo energii, którą wykorzystują, by działać w słusznej sprawie. Od dawna planują wspólną wyprawę na Kilimandżaro, by upamiętnić niezwykłego policzanina Aleksandra Dobę. Zanim jednak zdobędą sześciotysięcznik, Bartosz Wolski i Jakub Gławolski wyruszą ze Świnoujścia, by pieszo wybrzeżem dotrzeć do Gdańska. Nie będzie to jednak zwykła przygoda, raczej misja, bowiem na trasie będą zbierać pieniądze na szczytny cel. Pomysł szybko zyskał sojuszników. Gdy dowiedzieliśmy się o pomyśle od chłopaków, stwierdziłem, że to jest coś. I moim zdaniem, i okazało się, że Krystiana zdaniem naszego burmistrza, można podpiąć do tego jakąś zbiórkę charytatywną, ze względu, że w takiej wyprawie chłopaków jest naprawdę duży potencjał. Radny Kubistal z burmistrzem Kowalewskim od razu powiedzieli, że to jest Sławek. I my znaliśmy sprawę Sławka. No i tak, to od razu było, to już nie było dyskusji, już nie szykowaliśmy nikogo innego. To był Sławek, od razu wiedzieliśmy, że to jest osoba, dla której idziemy. Między innymi podczas tej całej wyprawy, cały czas, będziemy rozdawać ulotki i mówić o tym, że jest ktoś taki jak Sławek Nowakowski, strażak z Wieńkowa, który całe życie pomagał, a teraz on potrzebuje pomocy. Do przejścia mają 450 km, które chcą pokonać w 12 dni. Średnio muszą posuwać się 37 km dziennie. Oprócz zbiórki pieniędzy chcą także promować region i mówić o profilaktyce zdrowia. Generalnie chcemy pokazać to, co na naszym polskim wybrzeżu jest, a jest naprawdę mnóstwo latarni, mnóstwo zabytków, mnóstwo fajnych miejscowości, mnóstwo muzeów, wspaniali ludzie, wspaniałe historie, ale będziemy też stawiali mocno na profilaktykę, będziemy uświadamiali ludzi, że naprawdę oprócz tego, że ktoś zasubskrybuje nasz kanał, wpłaci tam 5 zł, 10, 100, 200 czy 1000 na Sławka, to warto też wrócić do domu z tych wakacji, pójść do lekarza i przeprowadzić badania. Wyprawa rusza 25 lipca. Przemierzając polskie wybrzeże, Jakub i Bartosz zamierzają dać dobry przykład i zbierać pozostawione przez turystów odpady. Zamierzają też głośno zaznaczać swoją obecność i mówić o gminie Zielonej, z której pochodzą. Myślę, że taka wyprawa chłopaków to jest wiele płaszczyzn, na których możemy osiągnąć różne korzyści, takie jak promocja gminy, ponieważ chłopaki będą mieli gminę Police na swoich koszulkach. Mamy też kolegów, którzy prowadzą drukarnię na miejscu i zaangażowali się, że stworzą dla chłopaków bluzy i koszulki, oczywiście z nadrukami. Zamówione zostały również wizytówki, na których będzie kod QR odnoszący do wyprawy chłopaków. Będą też oczywiście logo gminy, jak i inne loga osób, które chcą pomagać. Chcemy podczas tej zbiórki powiedzieć wszystkim turystom, którzy wypoczywają nad polskim morzem, że trzeba pomóc strażakowi. Strażakowi Sławkowi Nowakowskiemu, który zmaga się z bardzo ciężką onkologiczną chorobą na polskim wybrzeżu. Piesza wyprawa ogranicza podróżników z tonażem. Zamierzają wziąć tylko najpotrzebniejsze rzeczy, w tym jak najwięcej ulotek, by promować zbiórkę. Przede wszystkim firmy, które by chciały wziąć, bądź prywatne osoby też, które chciałyby wesprzeć całą tą naszą akcję, zarówno jak i charytatywną dla Sławka, jak i naszą wyprawę. Przede wszystkim mogą wpłacić pieniądze na Się Pomagam dla Sławka Nowakowskiego. A jeżeli chodzi o nas, to technicznie chyba raczej, gdzieś może ewentualnie jakiś internet, no we wszystkim można nam pomóc. Ale jeżeli chodzi o sprawy finansowe, absolutnie nie, nie chcemy żadnych pieniędzy. Zależy nam na tym, żeby wszyscy wpłacali pieniądze dla Sławka i obserwowali nasz kanał. Postępy chłopaków będzie można śledzić na kanale YouTube, który powstał specjalnie na potrzeby wyprawy. Ta rusza do Gdańska już w przyszłym tygodniu. Na pewno będzie można nas oglądać, mam nadzieję, taką u Was w telewizji kablowej. To jest taka informacja dla osób, które nie korzystają z internetu, a jest bardzo wiele takich ludzi. No i oczywiście na naszym kanale Kolenda, Kolenda Explorers na YouTubie i na TikToku. Kolenda Explorers będziemy prowadzili live'y, będziemy wrzucali codziennie, regularnie
film i codziennie te 2, 3, 4 relacje będą, no i oczywiście rolki, TikToki, także Facebooki. Subskrybujemy na YouTubie kanał Kolenda Explorers, na TikToku, na Facebooku i szanowni Państwo, bardzo proszę, wpłacajcie na zbiórkę dla Sławka Nowakowskiego. Ahoj, przygodo!